Dobry wieczór, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu. Degradacja, przynajmniej zapowiedź degradacji Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka, to może być symbol tej 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Szef MON mówi, podejmujemy kroki prawne. Popiera pan te działania? Tak. Dlaczego? Czy to jest wyraz zadośćuczynienia milionom Polakom, którzy byli przez dziesiątki lat w PRL-u niewoleni, marzyli o wolnej Polsce. 13 grudnia te ich marzenia zostały w tak brutalny sposób zdławione. Twarzą stanu wojennego byli, twarzami byli generał Jaruzelski. Mam nadzieję, że już krótko, jak również, Czesław Kiszczak. Ale liderzy SLD podzieleni. Krzysztof Janik w tym studiu mówił dzisiaj, nie będę bronił stopnia generalskiego Wojciecha Jaruzelskiego, ale już na przykład Leszek Miller mówi tak, generał Jaruzelski zawsze będzie generałem na kartach polskiej historii, a Włodzimierz Czarzasty, generał Wojciech Jaruzelski, były prezydent kraju, stopnie wojskowe zdobywał w czasie II wojny światowej, idąc szlakiem pierwszej armii wojska polskiego. W czasie II wojny światowej Wojciech Jaruzelski nie był generałem, natomiast później te stopnie wojskowe zdobywał jednak w trochę innych okolicznościach. Między innymi ma w swojej karierze rok 68 zdławienie jako szef MON-u, praską wiosny, czyli wolnościowy ruch naszych sąsiadów z południa. Jedna z bardziej hańbiących operacji, w którym uczestniczyło Ludowe Wojsko Polskie. Potem 70 rok, już nie wspominając grudzień 70 roku, strzały na Wybrzeżu, nie wspominając o wcześniejszych powojennych akcjach tłumienia, uczestniczenia w działaniach przeciwko podziemiu antykomunistycznemu. Profesor Antoni Dudek pytał dziś w RMF FM, a co z generałem Siwickim albo generałem Janiszewskim? A może wszyscy członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego? No i wtedy, jak mówił profesor Dudek, żyjącemu Mirosławowi Hermaszewskiemu trzeba byłoby odebrać stopień wojskowy. Na razie padła propozycja wobec tych dwóch nazwisk i na razie zatrzymajmy się. I jako historyk rozumie pan, dlaczego generał Siwicki na przykład nie jest w tej grupie? Rozumiem, ponieważ, no, jak mówię, symbolami szeroko znanymi opinii publicznej są te dwa nazwiska. Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski. Kiedy mówimy o symbolach tej 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, no to drugim mogą być pewnie manifestacje, które są właśnie teraz na ulicach Warszawy. Z jednej strony manifestacja KOD-u, z drugiej strony kontrmanifestacja i teraz protest czy demonstracja Prawa i Sprawiedliwości. Podoba się panu ten sposób pielęgnowania pamięci o stanie wojennym? Żyjemy w wolnej Polsce i każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów, do manifestowania. Inną kwestią jest, czy wszystko wypada. No ale to już jest, każdy sobie może sam odpowiedzieć na to pytanie. A pan jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej przygląda się tym manifestacjom i widzi z jednej strony hasło stop dewastacji Polski, precz z komuną. Z drugiej strony na kontrmanifestacji wobec tego, co zorganizował KOD, hasła cała Polska z was się śmieje, komuniści i złodzieje, polscy zdrajcy, pachołki Moskwy, Targowice. A dziś 13 grudnia. Tak, no to jest efekt tego, że przez tyle lat nie osądzono między innymi sprawców stanu wojennego. Fałszywie uważaliśmy, czy pewne środowiska uważały przez wiele lat, że gdy nie będziemy podejmować pewnych tematów, że nie będziemy nad nimi dyskutować, to zapomnimy o nich. To były lata 90. Te hasła wybierzmy przyszłość. Dzisiaj ta przeszłość z jeszcze większą siłą wróciła. Nie ucieknie się od pewnych kwestii historycznych, od ocen, od osądów. Ale patrząc na te manifestacje, ten 13 grudnia, do tego wracam, nie ma pan kłopotu z tym, że to wszystko dzieje się dzisiaj, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego? No dzieje się, no więc ja nie zabronię demonstracji. No to takie są emocje. Jak mówię, żyjemy w wolnej Polsce.
I wyobraża pan sobie, panie prezesie, wspólne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości w 2018 roku? Trudno mi sobie to wyobrazić. A co musiałoby się stać, żeby to było możliwe? Znaczy, nigdy nie było tak. Ja bym też nie przesadzał. Czyli pomysł prezydenta Dudy jest utopią? Nie jest utopią. Jest pewnym, prezydent ma reprezentować całe społeczeństwo, nie tylko swoich wyborców, więc ja rozumiem takie gesty i marzenia pana prezydenta. Natomiast rzeczywistość jest inna. Zawsze byliśmy podzieleni. Nawet w czasach Solidarności nigdy nie stanowiliśmy jedności. Solidarność nawet nie była monolitem. Wracając wcześniej, czy czas nawet II wojny światowej, patrząc na panoramę podziemia. Czyli na drugą porzućcie nadzieję, jeśli chodzi o wspólne na czas II Rzeczpospolitej. Spory między NDK-ami, Piłsudczykami. Spór jest czymś naturalnym w społeczeństwie. I dziś mamy spór, panie prezesie, między innymi o dezubekizację, o przepisy, nad którymi pracuje właśnie parlament. Co one oznaczają dla Instytutu Pamięci Narodowej? No, one oznaczają dla Instytutu Pamięci Narodowej z pewnością bardzo dużo pracy, ponieważ to nasi archiwiści, jeżeli taka będzie wola ustawodawcy, będą musieli te tysiące personalnych teczek sprawdzić. Ale właśnie, będą sprawdzać, będą weryfikować, analizować będą pracę tych osób, czy po prostu będą tylko sprawdzali tożsamość? Na czym będzie polegała ta praca? To wszystko zależeć będzie od ustawy, od woli ustawodawcy. Jak będzie gotowa ustawa, to udzielę dokładnej odpowiedzi. Projekt przewiduje, że IPN w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku będzie przekazywać do ubezpieczyciela informacje o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy w organach bezpieczeństwa państwa. No to czy to sam, oznacza... Sam sobie pan odpowiedział na to pytanie. Nie do końca rozumiem. Być może nie mam takiego doświadczenia jak pan, panie prezesie. Czy to znaczy, że każdy będzie indywidualnie weryfikowany, sprawdzany, jeśli chodzi o przebieg służby? Tak. Panie prezesie, a kiedy ekspertyza grafologiczna w sprawie Lecha Wałęsy? Z tego, co wiem, to 31 stycznia. No, pytaliśmy o to w RMF FM pod koniec października, kiedy pan był naszym gościem i mówił pan wtedy, że biegli będą gotowi około 15 listopada. No to proszę biegły z Instytutu Zena zapytać. A co się stało? Pan jako prezes na pewno pytał. Te materiały są poza Instytutem Pamięci Narodowej. Ja mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony zmianą tego terminu wydłużenia. Tego terminu, bo to jest zbyt ważna sprawa dla opinii publicznej. Opinia publiczna czeka na tą ekspertyzę i nie wiem, bo teraz został podany termin 31 stycznia. Jeśli chodzi o opinię biegłych. Biegłych, tak. A sama ekspertyza od tego momentu, kiedy może powstać? Znaczy nie, to już będzie gotowa ekspertyza. Tak, to że Lech Wałęsa nie zgodził się na dać swojego podpisu do ekspertyzy, cokolwiek zmienia w tej dacie? No myślę, że nie. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam.